Hej, cześć! W ostatnim kursie prostych gier, mam nadzieję, że to są proste kursy prostych gier, a nie trudne kursy prostych gier, no nieistotne, pokazałem jak otworzyć oraz zamknąć drzwiczki z szafki oraz wysunąć i w sumie też zamknąć szufladę. Pojawił się jednak pewien problem. Zawsze w życiu pojawia się jakiś problem. Tutaj mamy taki problem, że gdy otwieramy szuflady, otwierają się one wszystkie trzy jednocześnie. Czyli możemy zobaczyć zawartość tej szafki szuflady, która jest na samej górze, a ona zasłania pozostałe, więc może w nich jest coś fajnego, ale nie wiemy. Tak w tajemnicy powiem Wam, że one są puste na razie, ale to nie ma znaczenia. Zacznijmy od tego, że wykorzystamy do tej mechaniki interfejs. Co tu takiego? Nie chodzi mi tutaj o interfejs w znaczeniu interfejsu użytkownika, czyli tak zwanego had ale interfejs w znaczeniu programistycznym. Jaka jest pełna definicja? Poszukajcie sobie w internecie. Zawsze jest to tak zrąbanie napisane. Chodzi tutaj w skrócie o strukturę, która pozwala komunikować się między klasami blueprinta. Zacznijmy od tego, że mechanikę otwierania nie umieścimy, tak jak było to w szafce, tylko w graczu. Przy pomocy przycisku F on wypuści jakąś taką wiązkę lasera, jakby, która ma początek i koniec. Tak jak w Matrixie, wszystko co ma początek, ma koniec, ale półprosta nie ma początku. Znaczy, ma początek, a nie ma końca. Nie ma to jednak znaczenia. To jest tak jak w Matrixie, czyli ma początek i koniec. Nie jest tak źle. Kamera zawsze jest w tym samym miejscu. Jest, ma przymocowane ręce. Bez sensu w ogóle, ale no tak to działa. Ale jeżeli poruszamy się graczem w świecie, no to ta kamera, mimo że dla nas znajduje się w tym samym miejscu, ona zmienia swoją pozycję. Dlatego początek. Tej, tego punktu, tej, tego odcinka zrobimy na, na przedniej części kamery, bo tam tak naprawdę jest to co widzi, y, widzimy na monitorze, bo to co się dzieje tam w środku kamery nie ma to znaczenia, widzimy to co jest na monitorze. No i patrzymy w którą stronę. Y, patrzymy zawsze do przodu, bo tam, tam jest szafka gdzieś przed nami, ale co jeżeli patrzymy w prawo, to czy jesteśmy ustawieni w prawo, to do przodu jest trochę inną stronę niż do przodu gdy patrzymy w lewo. Dlatego musimy tutaj skorzystać z forward vector, on zawsze pokazuje, w którą stronę patrzy kamera. Zawsze to jest jakaś wartość, która się sumuje, x, y, z sumuje się do jedynki, więc mamy taką akcję, że możemy sobie otworzyć szafkę 1 cm od nas. Niby spoko, no ale trochę może zabraknąć precyzji, więc zwiększmy tą wartość na przykład o 600 cm, czyli 6 metrów. Mamy taki, taki trochę inspektor-gadżet, da gadget, że sięgamy wszędzie gdzieś 6 metrów od nas i, i cacy, i wszystko fajnie. Można sobie otworzyć szafkę, która jest na końcu pokoju, ale mechanika w grze wygląda inaczej. Tylko co to jest 600 metrów od zera świata? No nie, od kamery, czyli od początku. 600 metrów do przodu od początku, w którym znajduje się początek, tam na przykład wiązka laseria, ona leci 6 metrów od kamery. Ustawmy jeszcze, żebyśmy ją widzieli, bo w testowaniu to jest fajne, bo na przykład się otworzy, a tak naprawdę nie wysłaliśmy, aby się... Wysłaliśmy, a się nie otworzy. No, dlatego nieistotne. Teraz ta wiązka będzie widoczna. Naciskamy F, dalej korczawki, żeby się przypadkiem sama nie otworzyła, bo tam dalej się otwiera. No i widzimy pewną wiązkę. Musimy oczywiście trochę zejść na bok, żeby ją zobaczyć, bo najdzie prosto ze środka kamery, ze środka ekranu do środka ekranu trochę dalej. Więc widzimy, że gdy trafia na coś z czerwonej, zamienia się na zieloną. No jest git. Stwórzmy to teraz interfejs. Ja więc coś takiego. Co do takiego, to jest taka wirtualna klasa, no mniejsza o to. Ważne żebyśmy nazwali ją tak, żeby to było dla nas jasne, czyli najlepiej BP na końcu, bo gdy wejdziemy do środka, nie będziemy w niej się za dużo bawić. Stwórzmy nową funkcję, jest tu nowa funkcja, nowa metoda innymi słowy. Nazwijmy ją path Trace, ale bez BP, bo BP to jest ten interfejs, natomiast w niej jest pewna metoda. Skompilujmy, zamknijmy i zapominamy o tym. Nie zapomina, oczywiście nie zapominajcie o nazwie, bo to jest ważne, ale już w interfejsie nie będziemy się bawić. Wracamy do gracza. Gracz dotyka, to znaczy wskazuje coś. No i co się dzieje? Może wskazać podłogę? Nie, bo chyba nie, bo jest nieskończenie daleko, na pewno jeszcze 6 metrów od nas. Mniejsza o to, dodajmy do klasy gracza nasz interfejs, który stworzyliśmy. Jest tutaj, y, dużo ich jest, ale jeżeli pamiętamy nazwę, właśnie dlatego jest fajne. Oczywiście nie nazywajcie wszystkiego na D, bo to bez sensu. No, o to. Kompilujemy, mamy dodany interfejs, już możemy go wykorzystać. Jak go wykorzystamy? Przede wszystkim Line Trace zwraca dwie wartości. Wartość czy coś zostało trafione oraz informacja na tego, co zostało trafione, gdzie zostały trafione tego typu bariery, ale w sumie nie są istotne. Wybieramy branch, czyli takiego IFA. No i jeżeli coś jest trafione, to to jest fajne. Jak się nie trafia, no to bez sensu. Czyli gdy zostanie trafione, sprawdzamy, co zostanie trafione. Tutaj. Jeżeli rozbijemy tego outhita, Zobaczymy, że tego jest dużo. Na początku, żeby nas nie straszyć, schowali Ale gdy otworzymy strzałeczką, to widzimy, że jest tego wow, dużo no, Dlatego co? Nas interesuje, co zostało trafione? No tak, tylko to Czyli, który aktor został trafiony. Nie kiedy, jak, w jakim dystansie W którym miejscu, tylko dokładnie, co zostało trafione I yy, w prosty sposób Wysyłamy pewną wiadomość do interfejsu, co zostało trafione I ten interfejs jest, jakby pocztą, w której inne klasy mogą sobie odobrać tą wiadomość i zobaczyć, A to do mnie, albo nie, to nie do mnie, ale otworzę. No, mniejsza o to, co zrobią. Wysyłamy tą informację, i to jest wszystko w klasie gracza. Informacja została wysłana, co zostało trafione. Teraz przechodzimy do naszych szuflad, szafek i wszystkiego, co się z meblami kojarzy. Za wyjątkiem ich zawartości. Ja Zróbmy sobie tutaj trochę porządek, bo jest straszny bałagan. Stwórzmy nowy folder. Nowy katalog i przenieśmy sobie wszystko za wyjątkiem szafek właśnie tam, czyli te elementy składowe, bo wiadomo, szafki mamy tutaj złożone już, natomiast elementy składowe są w tych klasach, tych trzech pierwszych, dlatego nie musimy ich widzieć. Przesuniemy sobie, przenieśmy je tutaj, no i działamy dalej. Ok, zacznijmy od powiedzmy pierwszej szafki, czyli szuflady i drzwiczek. Zacznijmy od duplikacji. To się przyda, czyli duplikujemy. No i nazwijmy to, dodajmy do nazwy 01, bo to będzie dotyczyło naszej szuflady tylko, ale musimy to trochę zmodyfikować. Wejdźmy do środka. Zacznijmy od tego, że wyrzucimy niektóre elementy, na przykład ca całą szafkę za wyjątkiem szuflady i drzwiczek, bo to nie jest potrzebne. Bo będziemy tylko pogamować na konkretnym elemencie, czyli szufladzie i szafce. I drzwiczkach, ale mniejsza o to. Okej, okay, musimy też wyrzucić ten sześcian działania, który nam nie jest potrzebny już, bo teraz działamy z gracza, a nie z odległości do szafki, więc to musimy najpierw wyrzucić to, co się do tego odnosi, no bo głupio coś się wyrzuci, później się odnosi do nie wiadomo czego, więc wyrzućmy teraz ten sześcian, bo go, tego boksa, bo już go wyrzuciliśmy w, w kodzie, więc wszystko będzie śmigać. Powinno działać. Okej. Okay. Wróćmy z powrotem do Event Grafa i tutaj też jest F, ale tego EFA już nie potrzebujemy. Zanim jednak do tego dojdziemy, dodajmy interfejsa, aby do uzyskać jakąś informację na temat, że ta szafka została trafiona. Ok, czyli tym razem pod to jest BP jako dodany interfejs. Natomiast tutaj zamiast Fa po kompilacji, możemy dodać Pod Trace'a tą metodę z tej klasy wirtualnej, czyli z interfejsu. OK. Klikamy prawym. Wybieramy path trace. Oczywiście nie to tutaj, tylko lecimy do góry, do góry, aż dojdziemy do pewnego też o podobnej nazwie tylko event. Tutaj zostało jakieś zdarzenie wykonane, została ta szafka trafiona, więc to bierzemy i łączymy. Ponieważ chcemy, żeby się zamykało i otwierało na tym samym efie, no to łączymy to. Prawie wszystko, tylko dalej się otwierałem i szuflada, i drzwiczki. Dlatego zdoplikujmy to jeszcze raz, ponieważ już całą mechanikę mamy gotową, tylko trzeba ją trochę podzielić. Nazwę to samo się nazywało 0102, więc sam raz. Lecimy jako pierwsze. Co będzie pierwsze, możemy sobie wybrać, czy to są drzwiczki, czy to jest szuflada. Bo tutaj ma działać tylko jedno: żeby po prostu oddzielnie była szafka, yy, oddzielnie drzwiczki i oddzielnie szuflada. Tutaj zdecydowałem tylko o szufladzie. Jeżeli skompilujemy, zobaczymy, że stworzyliśmy otwieranie do dwóch elementów, a jednego nagle nie ma, bośmy go wywalili. No, trudno, ale w sumie, jak wywalimy to też, to będzie wtedy ok. Będzie bez, bez problemów. Kompilujemy. Wszystko działa fajnie. Czyli szuflada się otwiera oraz zamyka. Możemy to zamknąć. Możemy przetestować. Czemu nie? Zobaczymy, czy działa. Czyli w sumie możemy wyciągnąć tylko szufladę i zobaczymy, czy działa, jeżeli ją wskażemy. Różnica niewielka, ale zobaczmy. Celujemy. F. Otwiera się fantastycznie. Jeszcze raz F. Może się zamknąć. No, mniejsza oto działa, otwieranie, zamykanie też będzie działać. Przejdźmy teraz do 0102, bo tam jest i drzwiczki, i szuflada. Szuflady już mamy, więc po prostu no, zgadnijcie, co teraz wywalimy. W sumie to i tak zobaczycie, więc nie ma co ukrywać. Szufladę wywalamy, zostawiamy drzwiczki i przechodzimy do eventGrafa, kompilujemy i tak jak wcześniej wywalamy to, co jest niepotrzebne, czyli w tym przypadku szuflada. Wywalamy szufladę. Czyli te dwa klocki. No i pamiętajcie o połączeniu, bo tam wywalaliśmy ostatnie, to nie trzeba było łączyć. Teraz połączyć trzeba. I teraz działają drzwiczki. No ale co? Mamy drzwiczki oddzielnie, mamy szufladę oddzielnie. Niby fajnie, no ale nie do końca. Możemy sobie oczywiście zobaczyć, jak to działa. Działa podobnie, tylko że nie się nie wysuwa, a się otwiera. To się wysuwa, to się otwiera. No i można to zamknąć. No ale co? Niby fajnie, to fajnie by było jako drzwi wejściowe, chociaż trochę małe, może dla kota. Ale. No niby spoko, ale, ale wciąż to nie wygląda jak szafka. Dlatego cóż teraz zrobimy? W tej klasie, w której mamy wszystko, wejdźmy do niej, yy, dlatego ją zduplikowałem, bo ją też wykorzystamy. Mamy tutaj co? Mamy tutaj boksa, mamy tutaj no dużo różnych rzeczy: szufladę, szafkę. Więc co teraz? Wywalamy wszystko po kolei, za wyjątkiem samej szafy. Czyli to. To czy zanim to wywalimy, to lepiej wywalić to w dopięcie, bo będzie się pytał, jakieś głupie pytania zadawał. A my niekoniecznie wiemy o co kaman. więc po prostu wywalamy wszystko, będzie szybko. Deletę dla makowców nie wiem co. Oni muszą tam kombinować, bo nie mają takiego przycisku. OK, wywalamy też to. No i po kompilacji w sumie szafka jest pusta. Nic w niej nie ma, nic nie działa. Ale jeżeli dodamy, ponieważ do każdej klasy możemy dodać inną klasę, no i wtedy mamy klasy w jakiejś klasie ukryte. Zawsze to też działa w jakiś sposób. Wygląda to trochę inaczej na. Na komponentach po lewej, u góry, ale nie ma to znaczenia. Teraz, gdy zamkniemy i ustawiamy tą szafę, na przykład w tym miejscu, mamy oddzielnie szufladę i drzwiczki. Zobaczmy, jak to działa. Gdy trafimy w szafkę samą, niewiele się zdarzy, bo pierwszy promień, co, szaf... no, trochę ci się udało. Nie zawsze to działa, jeżeli zaznaczycie samą szafkę, to się nic nie stanie, ale teraz to działa i działa oddzielnie, ponieważ pierwsza kolizja jest z tymi elementami, które się poruszają, więc wszystko działa fajnie. Ja to oczywiście to trochę przyspieszyłem, bo Widzicie, wiecie, jak robi się i drzwiczki, i szufladę, więc możecie to zastosować we wszystkich innych. I co? I teraz pierwsza szuflada nie zasłania tego, że druga i trzecia też jest pusta. I to to właśnie w tym odcinku chodziło. Mam nadzieję, że nie był zbyt trudny, chociaż interfejs ogólnie zawsze w definicji jest strasznie zrąbany. Wróćmy jeszcze do gracza na chwilę, żeby tego promienia nie było widać, bo on trochę przeszkadza. Po prostu go ukryjemy. I na tym kończymy ten odcinek, a w następnym pewnie pokażę jak znaleźć kluczek, które ukryjemy, no bo po co otwierać szafki, skoro i tak z tego miejsca się nie da uciec. Taki escape room, że się nie ucieknie nigdy. Skończycie tutaj, ale możecie sobie potwierać szafki, żeby jakoś zabić czas przed śmiercią. Okej, okay. no działa fajnie. Wszystkie też można otworzyć i zasłonić, czemu nie? Okej, okay. do zobaczenia w na następnym odcinku.